Siemanko, przed nami kolejny bokserski weekend, tym razem również weekend z galą rozgrywaną w Polsce, z polskimi zawodnikami. I teraz padło na MB Boxing 18, hasło tej gali to Night of Violence. Ja przyznam szczerze, że to hasło gdzieś już kiedyś widziałem, a można było zobaczyć je podczas gali MB Boxing Night numer 14. I to jest ta słynna gala, gdzie doszło do awantury opas. Po walce Ramlawsz kontra Wrzesiński. Pomylone karty, pomylone wyniki. Ostatecznie Wrzesiński tam wygrał. No dobra, ale nie o tym. Przechodzimy do tej gali, która już jutro, czyli piątek. MP Boxing Night 18. No i główne danie wieczoru, czyli walka Karola Weltera z Andrew Robinsonem. Robinson, Anglik. Znany z trzech bardzo dobrych walk z Damianem Jonakiem. Z trzech wyrównanych walk. Bardzo mocna trylogia, która była zwieńczona Zwycięstwem Damiana Jonaka. Wcześniej te dwie walki, w pierwszej wygrał Robinson, w drugiej mieliśmy Remis, ale tutaj werdykty też były bardzo bliskie, było dużo kontrowersji. To chyba na tyle dobrego o Andrew Robinsonie powiedzieć można. No bo trzeba sobie wziąć pod uwagę, że wiek, no nie jest już najmłodszy. Robinson, 40 prawie na karku i ta jakość jego ostatnich rywali, mianowicie od pojedynku z Jonakiem, czterech słabych zawodników, ich łączny rekord na naprawdę bardzo słaby. No i dość powiedzieć, że z jednym z tych zawodników Robinson przegrał o tak słabym rekordzie. Także gdybyśmy nie znali człowieka, nic dobrego chyba na jego temat nie można byłoby powiedzieć, ale znamy i wiemy, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżał do Polski, był dobrze przygotowany, dawał trudne walki, wyrównane. Mógłby być to lepszy rywal, ale miejmy nadzieję, że da wymagającą walkę Karolowi Welterowi. Jeśli chodzi o jego charakterystykę, ja obejrzałem kilka walk i chyba naprawdę najlepiej prezentował się w tych, z Damianem Jonakiem. Może w Polsce dostaje nowych sił i tutaj wypada lepiej, bo te walki na swoim podwórku, jeśli chodzi o tych już lepszych zawodników, no to wszystkie przegrywał. Ma na swoim koncie kilka porażek, w tym dwie przez knockout i te dwie porażki przez knockout naprawdę w kuriozalnych okolicznościach. Jedna z nich no, miała taki przebieg, że został uderzony w poniżej pasa Robinson, dobrze nie odpoczął, został znokautowany... <grym> Trochę dziwnie to wyglądało, ja nie widziałem pretensji u niego. Jeżeli chodzi o inną porażkę, no to doszło do zderzenia głowami. Robinson był tam zraniony, zamroczony, no i to wykorzystał jego rywal. Tak naprawdę, przedziwne okoliczności tych dwóch przegranych przez knockout. No i trochę dziwi też. Postawa tego Robinsona, że tak naprawdę no nie, nie zgłaszał sędziemu za bardzo, że, że tam jest coś nie tak. Poza tym jest dosyć statyczny, nie jest najszybszy. Te, te ciosy, no wydaje się, że, że zadaje je mocno, ale w współczynniku nokautów też nie ma za wysokiego, także chyba jest to taki solidniak bez jakiejś tam kluczowej umiejętności. A jeśli chodzi o Karola Weltera, to jest to jeden z takich obiecujących zawodników, który naprawdę dobrze się rozwija, który pokonał już Stanisława Gibadłę, zdobył tytuł Mistrza Polski. Ponadto Kubańczyk Rivera oraz Patryk Szymański. Tutaj wygrał przez nokaut, ale był to już ten Patryk Szymański, że tak powiem, po przejściach, już w tym okresie dla siebie słabszym. No i jedna, jedyna przegrana z przemysłowym Gorgoniem. Tam Gorgoń chyba wspiął się na wyżyny swoich umiejętności, a Karol Welter chyba nie i dlatego przegrał, no ta walka była dosyć wyrównana, ale też mi się wydaje, że Gorgon był w niej nieco lepszy, chociaż wydaje mi się, że w rewanżu by już tą walkę przegrał, że Welter byłby tu górą. Co można powiedzieć jeszcze o Karolu Welterze? Na pewno jest to dobrze przygotowany kondycyjnie zawsze zawodnik, ma szczelną gardę, dosyć nisko trzyma brodę, tak ogólnie dobrze ułożony bokser, z dużą częstotliwością zadawanych ciosów. Jeśli chodzi o to, co mogłoby wyglądać lepiej, no to na pewno przydałoby się Więcej knockoutów, więcej fireworku w tych walkach, i tutaj pojawia się Robinson. Więc dobrze, gdyby tutaj Welter dobrze pokazał się na jego tle, skończył walkę przed czasem, no i poszedł dalej. Tyle jeśli chodzi o main event. Przechodzimy do tej walki, która będzie bezpośrednio przed nim czyli Lukas Dekysz kontra Kamil Młodziński. Tutaj ta walka może być ciekawa, na pewno nie zabraknie w niej dobrego widowiska, tak mi się udaje. Dekis tutaj na polskim ringu radzi sobie znakomicie, pokonał już kilku naszych czołowych zawodników. W ostatnim czasie toczy dużo walk, zdecydowanie więcej niż Kamil Młodziński, tutaj jest głodny wyzwań, głodny walk, dosyć wysoka już pozycja na boksreku czeskiego zawodnika. Jeśli chodzi o takiego jego główne atuty, dosyć szybko porusza się na nogach, dobre uniki, jest ogólnie dosyć trudny do trafienia, jeśli chodzi o jego taki styl walki. No to zadaje dużo sierpowych, chociaż w tych ostatnich walkach poprawia się ta częstotliwość jego ciosów na korpus. Jednym z takich ciosów na korpus znokautował zawodnika z Ameryki Łacińskiej. Czasami w jego boksie widać takie nieczyste elementy, pchanie, lekki atak barkiem, no ale robi to zręcznie pół sobie po prostu radzi. Tutaj może się to fajnie połączyć, jeśli chodzi o Kamila Młodzińskiego, który ma serce do walki, który też zadaje dużo ciosów. Obaj w zasadzie zadają więcej ciosów sierpowych niż prostych. Dla mnie tutaj faworytem walki będzie właśnie Czech Dekysz. On sam komplementuje Kamila Młodzińskiego. Mówi, że to wartościowy, doświadczony zawodnik, sprawny technicznie. Zwraca tutaj uwagę, że jego słabą stroną może być w tej walce szybkość, ale mówi, że to wszystko wyjdzie w ringu. Ogólnie Gal dobra myślę, że tutaj kilka takich ciekawych wyrównanych pojedynków. No i to właśnie wszystko ode mnie przed tą galą MB Boxing Night 18 Night of Violence.